Znalazłem twojego kompana, Engroma. Tak? Gdzie jest? Cóż, jedno jest pewne. Spoczywa głęboko pod miastem orków. Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Spójrz, przyprowadziłem Betsy. Zaopiekujesz się nią? Oczywiście. Bardzo ładne zwierzę. Dobrze się nią zajmę. Pokaż to pismo. Najpierw muszę dostać w mordę. Tak jak się spodziewałem. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Pokaż mi, jak się odlać, co? Masz jakieś wieści? Przybyli do nas łowcy smoków. Wyglądają na twardych skurczybyków i lepiej, żeby tak było, bo długo nie pociągną. Nie. To leniwe bałwany, czyhające na jakiegoś żółtodzioba, który odwali za nich czarną robotę. Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświat. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Ruszaj w drogę. Natychmiast ruszę w drogę. Na kolację będzie mięso.